Państwa, przed nami ostatnia licytacja i występ zespołu Calimero. Ja poproszę teraz karnet do salonu Madame. Karnet, salon Madame, salon typowo dla kobiet, salon, który zadba o biust najlepiej jak tylko można. To znaczy, mówię o profesjonalnej bieliźnie, pięknej bieliźnie dla kobiet. Do tego dorzucamy warsztaty dziennikarskie w życiu powiatu wołomińskiego. Można to wylicytować dla całej klasy gimnazjum. Jeżeli ktoś ma kolegę, koleżankę w klasie, śmiało można całą klasę zabrać do redakcji. Odbędą się lekcje dziennikarstwa w życiu powiatu wołomińskiego. Panie Tadeuszu, czy dobrze mówię? Bardzo dobrze mówi. Pan Tadeusz to nawet nagra, opublikuje to w internecie. I do tego bon na zakupy w salonie Madame za 100 zł. 100 zł do wydania. Jeżeli się komuś uda, może wydać 80 zł za licytację. Chwila, dokończę. I na pewno będzie miał 100 zł. Proszę o karnet. Tak, to jest życie, a ja bym chciał jeszcze karnet. Do salonu Madame. Do salonu Madame, taka torebeczka. W środku do tego są dorzucone katalogi z bielizną oraz kolczyki. Kolczyki, to wszystko od pani Blanki, właścicielki takiego salonu. Dobrze, posłuchajcie. Życie powiatu wołomińskiego, talon na warsztaty dziennikarskie oraz talon na bieliznę do najlepszego sklepu w Wołominie z bielizną o wartości 100 zł. To wszystko zaczynamy od złotówki. Czy ktoś da 1 zł? Jest 1 zł. Czy ktoś da 10? Jest 10 zł. Brawo dla pana. Zadbał o swoją panią na pewno. Otwieramy, pokazujemy, co tu jest. Jest 10 zł. Czy będzie 20? Czy będzie 20? Jest 20 zł. Brawo dla młodego pana. Czy będzie 30? 30 zł. Słuchajcie. Jest 30 zł. Brawo dla pana. Czy będzie 40? Posłuchajcie, sam bon jest wart 100 zł. On jest tutaj. Tu jest bon o wartości 100 zł. Bon na zakup bielizny oraz kolczyki i katalogi oraz warsztaty dziennikarskie. Dobra informacja dla wszystkich rodziców, którzy mają dziecko w gimnazjum, w podstawówce, w liceum. Takie warsztaty na pewno przydadzą się całej klasie, do której chodzi jego dziecko, choć po prostu ktoś inny może się na coś takiego wybrać. To wszystko na chwilę obecną jest warte 30 zł. Czy ktoś da 40? Jest 40 zł. Czy usłyszę 50? Jest 50. Czy będzie 60? Czy będzie 60 zł? Posłuchajcie, sam karnet na bieliznę z wart 100. Jest tam 60 zł, widzę. Czy będzie 70? Czy będzie... Jest 70, brawo dla pana. Czy będzie 80? Ale jest tam dużo. Jest 80 zł dla pani, widzę. Pania, widzę. Czy będzie 90? Czy będzie... Jest 90 dla pani pięknej czarnej kreacji. Czy będzie 100? Czy ktoś da równą 100? Czyli tyle, ile jest wart bon na zakup naprawdę luksusowej bielizny. Tam posłuchajcie, pójdziecie do tego salonu. Dostaniecie, drogie panie, oczywiście, dostaniecie kawę, dostaniecie herbatę. Proszę dać mi stąd. Moment. Kawę, herbatę. Zmierzą państwu biust, czyli to, co jest najcenniejsze na świecie i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Do tego dostaniecie balsamy i wszystko, co jest możliwe do regeneracji biustu, do regeneracji piersi oraz warsztaty w redakcji Życia Powiatu Wołomińskiego. Czy usłyszę 110 zł? Jest 110 zł. Dziękuję. Czy będzie 120? Jest 120 zł. Czy będzie 130? Czy będzie 130? Można się zrzucić. Jest 130 zł. Brawo dla pani! Dla pani o pięknych, płomiennych włosach. Czy będzie 140? Jest 140 zł, czy będzie 150, jest 150 zł, posłuchajcie, to robimy tak, jest 150 zł, prowadzi pani w płomiennych włosach, a my dorzucamy kalendarz ścienny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz mały kalendarz do torebki, również z sublimacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To wszystko do oddania za 200 zł. Czy ktoś ma frapkę na aż tyle rzeczy, czyli warsztaty dziennikarskie,
talon na 100 zł na bieliznę, na profesjonalne dobranie tej bielizny, bo jak same panie dobrze wiedzą, rozmiar biustu czasami jest różny przy różnych firmach, przy różnych modelach biustonoszy. Taki kalendarz, taki mały, ścienny kalendarz, talon na 100 zł na bieliznę oraz warsztaty dziennikarskie w życiu powiatu wołomińskiego. Na razie 150 zł. Czy będzie 200? Jest 200 zł. Czy będzie 220? Tam jest 200 zł, pan w niebieskiej kurce. Czy będzie 220? Czy będzie 220 zł? 200 zł po raz pierwszy. Czy będzie 220? 200 zł dla pana w granatowej kurce po raz drugi. Dwa kalendarze, bon na wartości 100 zł oraz warsztaty dziennikarskie w redakcji Życia Powiatu Wołomińskiego. Czy będzie 220? Na razie jest 200. Jest 220! Wielkie brawa! Czy będzie 230? 220 dla pani w czarnej kratce po raz pierwszy, dla pani Edyty. Pięknym czerwonym kwiatem na piersi. 220, czy będzie 230? Dwa kalendarze. Bon o wartości 100 zł, warsztaty dziennikarskie. Na razie jest 220, czy będzie 230? 220 po raz drugi. 220. 230. 250. Dziękuję panu bardzo. Panie i panowie, 250 zł. Wielkie brawa. 250 zł po raz pierwszy. Posłuchajcie, wszyscy czekamy na Kalimero, ja też, więc przyspieszę. 250 zł po raz drugi. I jeżeli nikt nie ma nic więcej do powiedzenia, nikt nie podniesie ręki, będzie 250 po raz trzeci. 250 zł za kalendarz ścienny, za mini kalendarz, za bon do salonu Madame Wołominie na ulicy Wileńskiej bądź w Legionowie, to są dwa, oraz za warsztaty dziennikarskie. 250 zł po raz trzeci. Po raz trzeci. Zapraszamy na scenę. 250 zł. Wielkie brawa. Wielkie, wielkie, wielkie brawa. Posłuchajcie, ja tego pana znam. Ten pan zawsze u nas zostawia pieniążki. Ten pan nazywa się Tomasz Rembelski. Licytuje jak szalone, jak co roku. Licytuję szalone jak co roku, jest 250 zł. To dobra suma, bo nie trzeba tam 10 szukać złotych, 20, tylko od razu jest 5 piątek i załatwione. Wielkie brawa. Posłuchajcie, to jest naprawdę, to jest bardzo również zdrowy prezent. To jest bardzo zdrowy prezent, bo to ten salon zadba na pewno o również zdrowie i wygodę każdej pani. Zachęcamy gorąco do udziału. Proszę bardzo, panie Tomku, proszę bardzo, madam, do tego warsztatu, jeżeli ma pan kogoś znajomego w gimnazjum, w liceum, proszę przekazać, to może cała klasa pójść do redakcji Życia Powiatu Wołomińskiego. Panie i panowie, Tomasz Rembelski, 250 zł, wielkie brawa, wielkie brawa.